Nie żyje 21 latek. W akcji 6 zastępów strażaków nie mogli go uratować. Strażacy poinformowali o kolejnej tragedii nad wodą. W sobotę w województwo podlaskim 21-latek postanowił skorzystać z dzikiego kąpieliska, nie wypłynął. Nad zbiornikiem wodnym pomiędzy miejscowościami Starowlany i Popławce natychmiast pojawiły się służby. Niestety, mimo pilnej akcji ratunkowej, na pomoc dla młodego mężczyzny było już za późno. Tragedia nad wodą. 21-latek nie wypłynął z wody. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 3 sierpnia, nad zbiornikiem wodnym pomiędzy miejscowościami Starowlany i Popławce, gmina Kuźnica. Około godziny 16 służby otrzymały zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny na terenie nieużytkowanego wyrobiska pożwirowego. Wkrótce potem okazało się, że nie można już pomóc 21-latkowi. Strażacy udostępnili zdjęcia z dramatycznej akcji ratunkowej. 21-latek korzystał z dzikiego kąpieliska, nie żyje. W wyniku rozpoznania świadkowie zdarzenia wskazali prawdopodobne miejsce zniknięcia pod wodą mężczyzny pływającego w zbiorniku. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie prowadzeniu poszukiwań zaginionego mężczyzny z brzegu, przekazali strażacy z KPPSP w Sokółce. W poszukiwania zaangażowano nurków, którzy wkrótce natrafili na ciało 21-latka. Zobacz, są wyniki sekcji zwłok utopionego małżeństwa. Prokurator zabrał głos. Poszkodowanego wydobyto z wody i ewakuowano poza strefę zagrożenia na brzeg przy użyciu pontonu. Dalszej pomocy poszkodowanemu wydobytemu ze zbiornika udzielił zespół ZRM, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową, dodali strażacy. Niestety, ich działania okazały się bezskuteczne. Lekarz będący na miejscu zdarzenia stwierdził zgon młodego mężczyzny. 21-latek utonął na Podlasiu? Czarna seria utonięć w Polsce. Lokalny portal isokolka.eu przekazał, że ciało 21-latka znajdowało się na głębokości około 5 metrów. Policjanci prowadzili na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze, dzięki którym mają zostać wyjaśnione dokładne okoliczności tragedii. W trwających 4 godziny działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej, liczących 19 osób. Liczba tragedii nad wodą w Polsce rośnie w zastraszającym tempie. Od początku kwietnia Komenda Główna Policji zanotowała w Polsce 211 utonięć.